Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym oczywiście podziękować Pani Prezes naszego koła biochemików za zaproszenie. Bardzo mi miło jest przed Państwem dzisiaj przedstawić temat, którym na co dzień zajmuję się w swoich badaniach w trakcie mojej pracy. Włączę Wam teraz prezentację. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu parę słów odnośnie nowotworów, nad którymi prowadzimy badania w naszej katedrze, mianowicie o złośliwych nowotworach mózgu. W chwili obecnej, w dzisiejszych czasach, w zasadzie choroby nowotworowe są uznawane za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. No i niestety choroby nowotworowe dotykają różnych naszych narządów, w tym również tych, które wchodzą w skład naszego układu nerwowego. Żeby troszeczkę wprowadzić Państwa w temat w ogóle nowotworów mózgu, chciałbym wcześniej w takim bardzo dużym, telegraficznym skrócie przedstawić, czy przypomnieć może dla większości z Was budowę układu nerwowego u człowieka. Zasadniczo nasz układ nerwowy można podzielić na dwie główne części, a więc centralny układ nerwowy, w skład którego wchodzi oczywiście najważniejszy narząd naszego układu nerwowego, czyli mózg, oraz rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy, a także druga część, czyli obwodowy układ nerwowy, który jest zbudowany z włókien nerwowych, które unerwiają wszystkie nasze organy i nasze kończyny. Jeżeli chodzi o tę centralną część naszego układu nerwowego, czyli mózg, to histologicznie jest on zbudowany przede wszystkim z neuronów. Neurony to oczywiście podstawowa jednostka funkcjonalna naszego układu nerwowego. To one właśnie odpowiadają za przewodnictwo sygnałów czy impulsów nerwowych w naszym organizmie. I są one zbudowane zasadniczo z głównego ciała neuronu z wypustkami. I mamy tych wypustek dwa rodzaje. Krótsze dendryty i dłuższe aksony. Aksony dodatkowo są wyposażone w taką osłonkę mielinową, która jest podzielona na segmenty. Te segmenty są oddzielone między sobą tak zwanymi przewężeniami Ranviera, dzięki czemu przepływ tych impulsów, które zasadniczo w neuronach są impulsami elektrycznymi, może odbywać się skokowo, co znacząco zwiększa przepływ tego impulsu i jego przewodnictwo. Oczywiście same neurony nie budują całego układu nerwowego, a w zasadzie tkanki nerwowej. Poza neuronami mamy również komórki tak zwane glejowe. I tutaj macie Państwo na zdjęciu mikroskopowym wyróżnione neurony, które są zaznaczone kolorem czerwonym, oraz komórki glejowe. W tym przypadku akurat mamy do czynienia z astrocytami, których zresztą w tkance nerwowej jest najwięcej. Jakie są funkcje tych komórek glejowych, w tym przypadku astrocytów, powiem za chwilę. Natomiast tutaj możecie Państwo na zdjęciu zobaczyć przede wszystkim funkcję podporową dla neuronów, a także funkcję utylizacyjną, ponieważ astrocyty też mogą
pomagać w utylizacji zbędnych metabolitów, które zostają wychwytywane od właśnie neuronów do komórek astrocytów. I tutaj te takie małe, zielone kropki, które mam nadzieję, że są widoczne, to właśnie zbędne produkty metaboliczne, które są wydzielane przez neurony i odbierane przez astrocyty. Tutaj na schemacie przedstawiłem najważniejsze komórki glejowe, zaczynając właśnie od astrocytów. Widzimy tutaj na schemacie różną budowę tych komórek. Astrocyty, te, które właśnie są w przeważającej części, zawierają centralnie położone jądro i w miarę równomiernie rozłożone wypustki od głównego ciała komórki. Wchodzą one w skład bariery krew-mózg, stanowią właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, strukturalną podporę dla neuronów, a także są one właśnie takimi komórkami recyklingowymi, między innymi dla na przykład neurotransmiterów. Poza tym mamy również oligodendrocyty, które, jak możecie zobaczyć tutaj na rysunku, tworzą przede wszystkim osłonkę mielinową i są dodatkową taką podporą również dla neuronów. Mamy również ependymocyty, które wspomagają cyrkulację oraz produkcję płynu mózgowo-rdzeniowego, komórki promieniste, które stanowią takie rusztowanie dla nowo powstałych neuronów, które mają się przemieścić. No i tak zwany mikroglej, który usuwa jakieś szkodliwe metabolity oraz patogeny, które gdzieś tam mogą się pomimo tej bariery krew-mózg przedostać do układu nerwowego, są właśnie na drodze fagocytozy utylizowane. I tych nowotworów mózgu jest bardzo duża ilość, szczególnie jeżeli chodzi o złośliwe nowotwory mózgu. My w katedrze zajmujemy się badaniami nad nowotworami pochodzenia glejowego, a w szczególności pochodzenia astrocytów, tych nowotworów, które wywodzą się z astrocytów. Ponieważ tych komórek w układzie nerwowym poza neuronami jest najwięcej, dlatego właśnie my skupiamy swoją uwagę na nowotworach złośliwych, które są pochodzenia glejowego i właśnie z astrocytów. Jeżeli chodzi o taką bardzo ogólną statystykę, jeżeli chodzi o nowotwory, to nowotwory mózgu w ogóle, bez względu na to, czy te złośliwe, czy niezłośliwe, plasują się na świecie, bo to istotna informacja, na 17 miejscu. A więc biorąc pod uwagę, że przytoczę teraz statystykę z 2019 roku, ponieważ 20 i 21 częściowo, niestety ze względu na pandemię koronawirusa, te statystyki są nieco zaburzone. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2019, to w samym tylko tym roku zanotowano ponad 20 milionów przypadków zachorowania na choroby nowotworowe, z czego prawie połowa skończyła się zgonem pacjenta. A więc możemy sobie tak jakby częściowo wyobrazić, jaką skalę w ogóle przedstawiają choroby nowotworowe. Jeżeli chodzi o nowotwory mózgu, to procent udziału w występowaniu wśród chorób nowotworowych jest stosunkowo niewielki. To jest pomiędzy 2
powiedzmy dochodzące do 3% nawet występowania. Jednakże, jeżeli chodzi o złośliwość tych nowotworów, to jest ona bardzo, bardzo wysoka i również ich śmiertelność jest bardzo wysoka, co właśnie plasuje ich bardzo wysoko w rankingu, jeżeli chodzi o złośliwość i śmiertelność. Na diagramie możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o ogólne występowanie nowotworów, ich podział na nowotwory niezłośliwe i nowotwory złośliwe, to widzicie, że przeważającą część stanowią nowotwory niezłośliwe. Jest to związane z tym, że jest to statystyka, która dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ponieważ większa część nowotworów, które diagnozuje się u osób poniżej 20 roku życia, to są nowotwory niezłośliwe. W przypadku osób dorosłych już nie jest tak kolorowo, ponieważ ten udział procentowy ulega diametralnej zmianie, wręcz odwrotnej, ponieważ u osób dorosłych, gdzie średnia wieku zachorowalności na złośliwe nowotwory mózgu to około 45 lat, to już ten procent jest dużo wyższy, ponieważ 80% diagnozowanych nowotworów mózgu u osób dorosłych to właśnie nowotwory złośliwe. I tymi nowotworami złośliwymi właśnie ze względu na ich bardzo wysoką śmiertelność zajmujemy się w trakcie badań w naszej katedrze. Światowa Organizacja Zdrowia podzieliła glejaki ze względu na ich złośliwość na 4 grupy. Zaczynając od stadium pierwszego, czyli tych najmniej złośliwych form, poprzez drugie i trzecie, aż do najbardziej złośliwych form stadium czwartego. My w katedrze zajmujemy się stadium trzecim oraz czwartym, a więc przykładem trzeciego jest na przykład gwiaździak anaplastyczny, czy czwartego glejak wielopostaciowy, które będą również stanowiły temat dalszej mojej prezentacji. Glejaki wywodzą się z właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, tkanki glejowej, między innymi z astrocytów, ale nie tylko, ponieważ dowiedziono naukowo, że również progenitorowe komórki nerwowe mogą przekształcać się bezpośrednio w nowotwory złośliwe, nowotwory mózgu. A więc taka komórka macierzysta nerwowa może od razu bezpośrednio, bez tego przekształcania się w dojrzały, na przykład astrocyt czy oligodendrocyt i tak dalej, może przekształcić się w komórkę nowotworową. Wczesne stadia bardzo często nie dają żadnych objawów. Często takie guzy są diagnozowane bardzo przypadkowo, podczas najczęściej wykonywania tomografii komputerowej mózgu czy rezonansu magnetycznego. I to jest właśnie bardzo kłopotliwe, jeżeli chodzi o diagnostykę tych nowotworów, ponieważ wczesne stadia, które dałoby się wyleczyć, nie dają żadnych objawów. Mało tego, nie ma specyficznych markerów, które moglibyśmy wykryć wcześniej, tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych nowotworów, co dodatkowo utrudnia nam sprawę diagnostyki. Oczywiście są teraz nowoczesne metody, czy to na przykład nowej generacji sekwencjonowania i tak dalej, co może nam pokazać prawdopodobieństwo wystąpienia danego nowotworu, ale dalej to będzie jedynie przewidywanie, a nie taka konkretna diagnostyka.
Z racji tego, że takie badania, czy tam tomografii, czy rezonansu są zazwyczaj po prostu drogie, to nie są wykonywane rutynowo, tylko na przykład w trakcie jakiegoś urazu, czy podejrzenia jakiejś choroby. Natomiast właśnie wczesne stadia nie dają takich specyficznych, albo czasem w ogóle żadnych objawów. Natomiast objawy, które pojawiają się później w tych bardziej złośliwych formach, czy to trzeciego, czy czwartego stadium, też mogą być niespecyficzne. Mogą to być różnego rodzaju migreny, zaburzenia widzenia, czy jakieś zmiany psychosomatyczne, dezorientacja, zaburzenia równowagi itd. Najczęściej takich objawów nie wiąże się od razu z nowotworami mózgu, ale niestety objawy, które temu towarzyszą, najczęściej są już właśnie przyczyną, czy skutkiem w zasadzie wystąpienia trzeciego lub czwartego stadium, które niestety, ale na chwilę obecną są chorobami śmiertelnymi i nieuleczalnymi. Dodatkowo te stadia, poza tym, że mogą przekształcać się z niższych form w wyższe, na przykład poprzez różnego rodzaju mutacje, które możecie tutaj zobaczyć, czy to mutacja białka P50, czy genu kodującego białko P53, które jest nazywane strażnikiem naszego genomu, czy to nadekspresja jakichś czynników wzrostowych, które zaburzają między innymi proliferację komórek i tak dalej. Mogą prowadzić do transformacji nowotworowej i do progresji poprzez niższe stadia do wyższych. Ale nie tylko, ponieważ szereg różnego rodzaju mutacji, które się nagromadzą w komórce, mogą prowadzić do bezpośredniej transformacji tak zwanej de novo, czy to dojrzałych astrocytów, czy progenitorowych komórek nerwowych, od razu do najwyższego, tego najbardziej złośliwego stadium, którego przykładem jest właśnie glejak wielopostaciowy. Żeby troszeczkę zobrazować, o jakiej skali w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o złośliwe nowotwory mózgu, czyli o złośliwych glejakach trzeciego i czwartego stadium. Zaprezentowałem tutaj dwa przekroje poprzeczne mózgu, w których obserwujemy silnie rozrośnięty guz nowotworowy, czy to w przypadku gwiaździaka anaplastycznego trzeciego stadium, czy glejaka wielopostaciowego czwartego stadium. A więc możemy sobie uzmysłowić, jak rozległe są to zmiany, jak bardzo wyniszczające w zasadzie nasz najważniejszy organ, jakim jest mózg. Komórki glejaków charakteryzują się bardzo silnym naciekaniem zdrowych tkanek mózgu. A więc agresywność tych nowotworów jest bardzo duża. Ten charakter wzrostu guzów jest wysoki. Dodatkowo w obrębie guza obserwuje się rdzeń nekrotyczny. Czym jest nekroza i dlaczego jest to szkodliwe zjawisko, opowiem w dalszej części prezentacji. Poza tym w obrębie samego guza obserwujemy również intensywną neoangiogenezę, czyli powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Poza tym komórki glejaków charakteryzują się bardzo wysokim poziomem proliferacji, a więc to namnażanie się tych komórek jest niekontrolowane, jest bardzo szybkie, przez co też wzrost tego guza jest bardzo intensywny. No i niestety, ale powyższe cechy tego nowotworu sprawiają, że jest on bardzo trudny w leczeniu, bez względu na rodzaj zastosowanej terapii. Teraz na poziomie molekularnym
większości komórek mamy receptory, które są pobudzane przez różnego rodzaju czynniki wzrostowe, które to receptory dalej przekazują sygnały, które mają za zadanie kontrolowanie czy regulowanie funkcjonowania takiej komórki, a więc jej różnicowania się, czy jej proliferacji, czy na przykład przeżywania. Celowo tutaj nie podaję konkretnych receptorów i konkretnych szlaków molekularnych, jakimi to się odbywa, ponieważ będę o tym mówił w dalszej części prezentacji. Zaobserwowano, że w glejakach jest bardzo wysoka ekspresja tych czy to receptorów, czy szlaków właśnie wewnątrzkomórkowych, szlaków przeżywania. A więc komórki nowotworowe wykorzystują sobie nasze fizjologiczne, molekularne procesy do swojej, tak jakby na swoją korzyść, a więc do przeżywania, do niewłaściwego różnicowania się, do nadmiernej proliferacji. Ponadto w komórkach glejaków zaobserwowano również konstytutywne pobudzenie receptora błonowego, od którego właśnie rozpoczyna się transdukcja takiego sygnału. A więc receptor zostaje pobudzony przez jakiś czynnik wzrostowy i ta normalnie w komórce po takim pobudzeniu sygnał jest przekazywany po każdym pobudzeniu. Natomiast ekspresja tych receptorów powoduje, że raz pobudzony receptor stale konstytutywnie przekazuje sygnał poprzez podległe mu szlaki do jądra komórkowego, właśnie powodując chociażby nadmierną proliferację tych komórek. I przykładem takiego receptora, którego nadekspresja została zaobserwowana, jest receptor TRK, czyli receptor o aktywności kinazy tyrozynowej. Mamy w tej rodzinie tych receptorów TRK trzy główne receptory: TRKA, B oraz C. Mogą one być pobudzane przez różnego rodzaju czynniki. W przypadku komórek nowotworów, złośliwych nowotworów mózgu, będą to oczywiście czynniki, które w normalnych fizjologicznych warunkach pobudzają czy to wzrost, czy to różnicowanie się neuronów, czy tkanki glejowej i tak dalej. Na przykład neurotrofiny, czy neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, czy czynnik wzrostowy neuronów. Pomimo, że mamy trzy główne receptory w tej rodzinie, to najważniejszym, który ulega nadekspresji w glejakach, jest receptor TRKB. A więc udział tych form A i C jest raczej znikomy. Najczęściej zaobserwowano właśnie nadekspresję tego receptora TRKB, który najczęściej ulega konstytutywnemu pobudzeniu przez właśnie neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. Pozwoliłem sobie przedstawić tutaj budowę takiego receptora, a w zasadzie budowę podjednostek i izoform tego receptora, ponieważ mówimy o dwóch głównych izoformach, tak zwany TK plus i TK minus. TK plus to oczywiście taka izoforma, która posiadając domenę aktywności tyrozynowej, w zasadzie jest aktywna i przekazuje dalej ten sygnał. Natomiast mamy jeszcze izoformy, tak zwane TK
minus, które możemy podzielić na dwie grupy, TK1 i TK2. Różnią się one jedynie długością w zasadzie tej części transbłonowej, która przebija błonę komórkową, jednakże jak widać one nie posiadają tej domeny aktywnej, która przekazuje dalej sygnał właśnie na zasadzie działania kinazy tyrozynowej. A więc powyżej błony komórkowej mamy części, w których znajdują się m.in. domeny cysteinowe, leucynowe i immunoglobulinopodobne, które mają funkcję akceptorową, a więc do nich przyłącza się jakiś czynnik wzrostowy, część transbłonową, która przebija błonę komórkową i część tą aktywną. I tutaj na schemacie już rozwijam konkretne szlaki, które podlegają właśnie temu receptorowi TRKB, który ulega nadekspresji w komórkach glejaków. Może on zostać pobudzony właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, czynnikiem wzrostowym pochodzenia mózgowego, czy to przez neurotrofiny, na przykład trzecią i czwartą. Po jego aktywacji sygnał jest konstytutywnie przekazywany poprzez między innymi trzy główne szlaki. Szlak PI3K akt PKB mTOR, fosfolipaza C gamma 1 PKC oraz RAS-RAF MEK ERK. Są to molekularne szlaki, które odpowiadają za właściwą proliferację komórek, za właściwe różnicowanie się neuronów, za ich właściwe, za ich właściwą morfologię, no i oprócz tego za regulację w momencie, gdy dochodzi do kumulacji jakichś mutacji czy uszkodzenia samej komórki, do wprowadzenia jej na drogę zaprogramowanej śmierci. Natomiast takie konstytutywne przekazywanie sygnału poprzez właśnie stale pobudzony receptor TRKB, ten sygnał jest przekazywany ciągle, co powoduje nadmierną proliferację komórek, nieprawidłowe różnicowanie się, no i również unikanie zaprogramowanej śmierci, czyli po prostu przeżywanie tych komórek. Poza tym, że na poziomie molekularnym mamy nadekspresję tych szlaków, które powodują nadmierną proliferację komórek, ich niewłaściwe różnicowanie się, co powoduje bardzo szybki wzrost guza, szczególnie jeżeli mówimy właśnie o tych najbardziej złośliwych formach stadium trzeciego i czwartego, to komórki glejaków bardzo szybko migrują i mają na to różnego rodzaju sposoby, bardzo, można powiedzieć kolokwialnie, kreatywne. Z racji tego, że mamy w naszym układzie nerwowym tak zwaną barierę krew-mózg, a więc barierę, która składa się z dwóch części, między innymi z różnic w budowie śródbłonka naczyń włosowatych oraz właśnie wspomnianych wcześniej astrocytów, to poprzez te właśnie mechanizmy odbywa się selektywny transport substancji odżywczych, między innymi właśnie, które mają wspomagać właściwe funkcjonowanie tkanki nerwowej. Dlatego też komórki nowotworowe glejaków, omijając tę barierę krew-mózg, potrafią migrować na zewnątrz po ścianie naczyń krwionośnych, co zresztą możecie Państwo tutaj zauważyć, zobrazować sobie to na tym schemacie. W ten sposób właśnie
pojedyncze komórki potrafią sobie takim ruchem pełzakowatym przemieszczać się po naczyniach krwionośnych naszego mózgu, przemieszczając się w dalsze jego rejony i naciekając zdrowe tkanki mózgu. Poza tym, że potrafią przemieszczać się właśnie po naczyniach krwionośnych, to również mogą się one przemieszczać po włóknach istoty białej. Nasz mózg zasadniczo w przekroju składa się właśnie z dwóch części, z istoty szarej i z istoty białej, gdzie w istocie białej znajdują się największe ilości tkanki glejowej i takie komórki stransfekowane, które nowotworowo, które już nabrały potencjału migracyjnego, bo to też nie wszystkie komórki nowotworowe będą migrować, te, które nabrały potencjału migracyjnego, potrafią oprócz właśnie przemieszczania się po tych naczyniach krwionośnych, mogą właśnie sobie wędrować na podobnej zasadzie po włóknach istoty białej, którą możecie Państwo zobaczyć tutaj na przekroju naszego mózgu. I żeby pokazać, w jaki sposób zmienia się też morfologia samych komórek i jaka jest w ogóle prędkość tej migracji, pozwoliłem sobie zaprezentować zdjęcia, które zresztą wykonałem podczas prowadzenia analiz na hodowlach komórkowych właśnie w tym przypadku czwartego stadium, czyli glejaka wielopostaciowego. Komórki te ulegają właśnie takiemu intensywnemu wydłużeniu. Zmienia się struktura cytoszkieletu w takiej komórce. Wytwarzane są tak zwane lamelipodia, które dodatkowo ułatwiają przemieszczanie się tym komórkom i prędkość takiej migracji komórek glejaków jest bardzo duża, może wynosić nawet 0,1 mm na dobę. Więc można sobie w łatwy sposób wyobrazić, jak szybko te komórki glejaków będą naciekać zdrowe tkanki mózgu, przez co w bardzo krótkim czasie będziemy mieli na przykład zajętą jedną półkulę mózgu. W naszych badaniach oczywiście staramy się poza eliminacją tych komórek w fizjologiczny sposób, staramy się zahamować ich migrację. I tutaj przykład tego, w jaki sposób zmienia się morfologia komórki po zadziałaniu odpowiednich związków, które badamy. W tym przypadku akurat badam inhibitory tych wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnału przeżycia. W jaki sposób one oddziaływują na zahamowanie migracji? I mamy komórkę z wcześniejszego slajdu, właśnie tą migrującą, w której mamy bardzo wydłużoną morfologię, gdzie mamy właśnie widoczne, charakterystyczne lamelipodia i komórkę, w której doszło do zahamowania tej migracji, gdzie możemy wyraźnie zaobserwować skrócenie samej komórki, no i jakby eliminację tych lamelipodiów. Nie jest to jedyny mechanizm, dzięki któremu komórki glejaków raz, że szybciej się namnażają, dwa, że nabierają czy nabywają potencjału migracyjnego, ponieważ komórki nowotworowe wykorzystują w zasadzie, czy są w stanie wykorzystać wszystkie fizjologiczne mechanizmy, które w właściwych warunkach odpowiadają
za regulowanie czy kontrolę cyklu komórkowego i namnażania się komórek i ich nabierania ich potencjału migracyjnego, jeżeli jest to konieczne. Również w tym przypadku dochodzi do wykorzystania jednego z mechanizmów, jakim są tak zwane makrofagi związane z guzem nowotworowym, czyli tak zwane tumor-associated macrophages. Są to makrofagi, które zostają w taki podstępny sposób zrekrutowane przez komórki glejaków, ponieważ w przypadku nowotworów mózgu jest to szczególne, ponieważ same makrofagi nie mają zdolności przenikania przez barierę krew-mózg, ale są rekrutowane czy zwabiane do jej granicy. Na przykład przez czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów, zostają one zwabione przez komórki glejaków i wykorzystane do produkcji cytokin, na przykład interleukiny pierwszej czy interleukiny szóstej, albo na przykład czynnika wzrostowego guza, po to, żeby mogły się szybciej namnażać oraz żeby nabierać potencjału migracyjnego. A więc mamy już kolejny mechanizm, który nie pomaga nam w walce z tymi nowotworami. Jakie są w ogóle metody leczenia tych nowotworów? Najczęściej stosowanymi metodami to po prostu resekcja chirurgiczna, która polega na w pewien sposób wypaleniu tej tkanki nowotworowej, jednakże z zachowaniem pewnego tak zwanego marginesu, a więc na tyle, na ile jest to możliwe, usunięciem również części zdrowej tkanki, która mogła zostać już nacieczona i częściowo stransformowana nowotworowo. Z racji tego, że są to nowotwory mózgu, to w tej resekcji chirurgicznej będzie przeszkadzało zarówno właśnie usunięcie tego marginesu, a więc zdrowej tkanki nerwowej, która jest przecież dla nas tak ważna, to oprócz tego lokalizacja też niekiedy gra tutaj kluczową rolę i czasami ten guz jest po prostu nieoperacyjny. Dodatkowo bardzo często oprócz resekcji chirurgicznej stosuje się addytywnie radioterapię. Najczęściej czy najpopularniejszą metodą radioterapii jest tak zwany nóż gamma, czyli takie pojedyncze impulsy, które przechodząc przez zdrową tkankę nerwową nie uszkadzają jej, ale skupione w jednym miejscu powodują uszkodzenie, ale tej właśnie tkanki nowotworowej. No, poza tymi dwoma najczęściej stosowanymi metodami stosuje się również standardową chemioterapię. Jednakże niestety na chwilę obecną zarówno czy to resekcja chirurgiczna, czy radioterapia, czy chemioterapia, są to terapie raczej wspomagające, poprawiające komfort życia pacjentów, czy na przykład przedłużające ich życie, ale nie prowadzą do całkowitego wyleczenia. Jeżeli chodzi o prognozy, to osoby ze zdiagnozowanym złośliwym, oczywiście mówimy o osobach dorosłych, to przeżywalność jest na poziomie od 9 miesięcy do 5 lat w zależności od stopnia złośliwości tego nowotworu, a także od jego
lokalizacji. Najczęściej podawanym cytostatykiem w trakcie chemioterapii nowotworów mózgu jest temozolomid. Oczywiście są jeszcze inne leki, natomiast ten jest najbardziej przebadany i najczęściej stosowany. Jest to cytostatyk, który jest podawany w formie proleku. Jest to lek doustny, który w żołądku pod wpływem niskiego pH przekształca się do swojej formy aktywnej. I ta forma aktywna powoduje metylację guaniny. Tych metylacji jest kilka i one są powodowane w różnych miejscach. Najczęściej obserwuje się w pozycji N7, natomiast ta metylacja w pozycji O6, która co ciekawe jest obserwowana jedynie w około 5%, jest najbardziej kluczowa, jeżeli chodzi o eliminację komórek nowotworowych w przypadku glejaków, ponieważ tak powstała O6 metyloguanina jest niepoprawnie parowana z tyminą, gdzie oczywiście w normalnych warunkach guanina jest parowana z cytozyną i taka para właśnie O6 metyloguaniny z tyminą powoduje podczas kolejnego przejścia przez cykl komórkowy pękanie nici DNA i wprowadzanie komórki na drogę zaprogramowanej śmierci. A więc w ten sposób komórki glejaków mogą być eliminowane właśnie w fizjologiczny sposób pod wpływem działania takiego leku alkilującego. Niestety u 50% pacjentów obserwuje się działanie tak zwanego enzymu MGMT, który odłącza przyczepioną wcześniej tą grupę metylową bez względu na pozycję, w jakiej ona się będzie znajdować, co niestety powoduje inaktywację działania właśnie alkilującego temozolomidu. Dlatego przed zastosowaniem tej chemioterapii właśnie przeprowadza się badanie aktywności tego enzymu MGMT. I tutaj właśnie możemy zaobserwować dodatkowe utrudnienie w stosowanej terapii przeciwko glejakom. Nie dość, że lokalizacja utrudnia leczenie, zarówno resekcję chirurgiczną, jak i radioterapię, to jeszcze nasze fizjologiczne uwarunkowania mogą również powodować nieskuteczność terapii z zastosowaniem cytostatyków. Dlatego też poszukuje się różnego rodzaju związków, które będą eliminowały komórki glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci albo zwiększały skuteczność tej eliminacji, czyli na przykład zwiększały skuteczność działania temozolomidu. Jeżeli chodzi o najczęściej obserwowane rodzaje śmierci komórkowej w glejakach, to mamy tutaj do czynienia z dwoma typami zaprogramowanej śmierci, czyli apoptozą i autofagią oraz wspomnianą wcześniej przeze mnie nekrozą. Nekroza jest to mechaniczny rodzaj śmierci, w której w bardzo dużym skrócie następuje pęcznienie komórki, pękanie jej, wylewanie się jej zawartości do macierzy zewnątrzkomórkowej, co z kolei indukuje stan zapalny. Stan zapalny jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem w przypadku chorób nowotworowych, w trakcie jego
powstawania wytwarzana jest bardzo duża ilość cytokin, które zresztą są wykorzystywane przez komórki nowotworowe, chociażby nawet do nadmiernej proliferacji. Dlatego podczas poszukiwania związków, które mogłyby skutecznie eliminować komórki glejaków, poszukuje się tych, które w dużo mniejszym stopniu indukują nekrozę, a raczej powodują eliminację tych komórek na drodze zaprogramowanej śmierci. Pierwszym typem zaprogramowanej śmierci jest właśnie apoptoza, która jest mechanizmem jednoznacznie powodującym śmierć komórki. A więc jeżeli komórka zostanie wprowadzona na drogę apoptozy, to na pewno umrze. Proces ten może odbywać się dwoma szlakami. Zewnątrz pochodnym, który jest zależny od receptorów śmierci, i wewnątrz pochodnym, który jest zależny od wypływu cytochromu C z mitochondriów. Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego aktywowana jest tak zwana kaskada caspase. W przypadku szlaku zewnątrzpochodnego jest aktywowana kaspaza 8, w przypadku wewnątrzpochodnego kaspaza 9, które z kolei aktywują kaspazę 3, która jest nazywana kaspazą bez odwrotu. Jest to kaspaza, która definitywnie wprowadza komórkę na drogę apoptozy, DNA ulega fragmentacji, chromatyna ulega fragmentacji, poszczególne części komórki zostają podzielone na tak zwane pęcherzyki, które są określane ciałkami apoptotycznymi, i taka komórka, czy właściwie jej pozostałości, zostają wchłonięte przez pozostałe komórki na drodze fagocytozy. Natomiast drugi typ zaprogramowanej śmierci, czyli autofagia, jest już bardziej kontrowersyjnym mechanizmem, który przez wielu naukowców, w zasadzie można powiedzieć, że naukowcy są podzieleni na dwa obozy. Jedni uważają to zjawisko za korzystne w przypadku eliminacji komórek nowotworowych, drudzy wręcz przeciwnie, określając, że proces ten może powodować przeżywanie komórek nowotworowych. Na poziomie molekularnym autofagia jest regulowana przez białko beklina 1. I teraz białko to powoduje, czy reguluje właściwe formowanie się tak zwanego autofagosomu, czyli proces ten może powodować na przykład wymianę jakiegoś wadliwego kompartmentu komórkowego, które najpierw zostaje opłaszczone podwójną błoną, właśnie to białko beklina 1, reguluje ten proces formowania się tego tak zwanego fagoforu, który opłaszcza taki kompartment. I on później ulega fuzji z lizosomem i zostaje zdegradowany przez enzymy, które w lizosomach się znajdują. Ale proces ten może prowadzić właśnie do eliminacji tylko niektórych wadliwych kompartmentów, co powoduje przeżywanie komórki. Oczywiście autofagia nie jest jednoznacznym procesem, może również prowadzić do śmierci komórki. Mało tego, na drodze autofagii w komórce może zostać zainicjowana również apoptoza, ponieważ na poziomie molekularnym apoptoza jest między innymi regulowana przez białka z rodziny BCL2, przez takie antyapoptotyczne białko BCL2, które hamuje wypływ cytochromu C z mitochondriów. I żeby pokazać, w jaki sposób można zobrazować te rodzaje śmierci w komórkach nowotworowych, przedstawiłem tutaj zdjęcia z mikroskopii
fluorescencyjnej, które są własnością naszej katedry, żeby pokazać, w jaki sposób można zobaczyć tę śmierć komórkową, rodzaje tej śmierci komórkowej. Na pierwszym zdjęciu mamy komórki, które zostały wybarwione mieszaniną hekstu i jodku. Są to specyficzne fluorochromy, które mają powinowactwo do materiału genetycznego. No i możemy zobaczyć normalne, czyli niezmienione morfologicznie komórki, których jądra świecą, znaczy można powiedzieć świecą, są wybarwione. Tutaj na tym zdjęciu może to wygląda, że one świecą, ale one powinny być wybarwione na niebiesko. Natomiast tutaj możemy zaobserwować komórkę apoptotyczną, w której widzimy te ciałka apoptotyczne, w których ta chromatyna uległa kondensacji, a więc również ilość tego barwnika się skumulowała i mamy takie kuliste, świecące na niebiesko struktury. I taka komórka jest określana jako komórka we wczesnej fazie apoptozy, ponieważ hekst może przenikać swobodnie przez błony komórkowe, natomiast jodek propidionowy już nie. Jodek propidionowy może wnikać tylko do komórek, w których doszło do przerwania ciągłości błony komórkowej. A więc, gdy zobaczymy kuliste struktury, które będą świeciły na różowo, bo za taki kolor właśnie odpowiada jodek propidionowy, możemy określić je mianem późnej apoptozy. A więc to również są komórki apoptotyczne, jednakże w późnej fazie, gdzie doszło do rozluźnienia błony komórkowej i wniknął do nich jodek propidionowy. Natomiast ta komórka tutaj to komórka nekrotyczna, której całe jądro świeci na różowo. W przypadku autofagii z kolei barwimy komórki oranżem akrydyny, który również ma powinowactwo między innymi do materiału genetycznego i w przypadku wystąpienia autofagii, czyli na przykład opłaszczenia jakichś kompartmentów komórkowych albo pofragmentowania całej komórki, obserwujemy takie kuliste struktury, takie pęcherzyki, tak zwane ciałka autofagalne, albo inaczej autofagolizosomy, przepraszam, które świecą na czerwono. To jest jedna z metod obrazowania rodzajów śmierci, oczywiście na przykładzie hodowli komórkowych. A więc prowadzimy w naszej katedrze hodowle komórkowe, właśnie komórek glejaków i w ten sposób możemy zobrazować efekt działania badanych przez nas związków właśnie na poziom eliminacji komórek glejaków różnymi rodzajami śmierci. Co ciekawe, zarówno proces apoptozy, jak i autofagii są ze sobą ściśle skorelowane. Mało tego, mogą one w pewien sposób się przenikać nawzajem. I zaobserwowano, że białka, które normalnie regulują oddzielne procesy, mogą ze sobą wchodzić w interakcję, a więc białko antyapoptotyczne, białko BCL2 i proautofagalne białko Beklina-1 mogą się ze sobą łączyć, tworząc kompleks, który jest uważany za taki molekularny przełącznik pomiędzy apoptozą i autofagią, ponieważ zaobserwowano, że w momencie, gdy białka te nie są ze sobą połączone i znajdują się one, kolokwialnie mówiąc, luźno w cytoplazmie, w stanie wolnym,
to mamy zahamowanie apoptozy na rzecz autofagi. Natomiast gdy białka te połączą się ze sobą i utworzą kompleks, to autofagia zostaje zahamowana, a apoptoza jest tym dominującym rodzajem śmierci. To może nam dać pewną, można powiedzieć, furtkę do stworzenia terapii, takiej celowanej, molekularnej terapii, która będzie wykorzystywała właśnie ten molekularny przełącznik pomiędzy apoptozą i autofagią, właśnie w kontekście tego, że autofagia może być mechanizmem przeżywania komórek nowotworowych. W tym momencie badaniami, którymi zajmowałem się i zajmuję się zresztą w dalszym ciągu, jest właśnie badanie inhibitorów zarówno receptora TRKB, jak i podległych mu szlaków w kontekście eliminacji komórek glejaków na drodze apoptozy lub autofagii, a więc badamy, czy zastosowanie inhibitorów wzmacnia na przykład działanie proapoptotyczne temozolomidu w komórkach glejaków. Badania te prowadzę również w kontekście właśnie udziału kompleksu białek BCL2, Beclina 1. Tutaj mamy zdjęcia z mikroskopu fluorescencyjnego utrwalonych komórek, w których poprzez zastosowanie specyficznych przeciwciał możemy wykrywać różnego rodzaju białka w tych komórkach. W tym przypadku mamy do czynienia z przeciwciałami, które były skierowane stricte przeciwko Beclinie 1 i BCL2, tak aby zbadać ich lokalizację w komórkach kontrolnych, czyli takich, w których nie zostały podane żadne substancje, ani cytostatyk, ani inhibitory. I widzimy, że białka te są w miarę równomiernie rozlokowane w cytoplazmie i nie tworzą ze sobą kompleksów. Natomiast po zadziałaniu różnego rodzaju związków i ich kombinacji, w tym przypadku mamy kombinację temozolomidu z dwoma inhibitorami, zaobserwowaliśmy bardzo dużą ilość komórek apoptotycznych, w których doszło do relokalizacji tych dwóch białek i połączenia się ich ze sobą. A więc widzimy wyraźnie na obrazie nałożonym, że białka te lokalizują się blisko siebie i możemy podejrzewać, że tworzą one kompleksy, właśnie dzięki czemu dominującym typem śmierci w tym akurat wariancie badawczym była apoptoza. W momencie, gdy zadziałaliśmy już inną kombinacją, a więc temozolomid w połączeniu z tylko jednym inhibitorem, gdzie obserwowaliśmy, że dominującym typem była autofagia, no to możemy zaobserwować w przypadku tutaj utworzenia takiego pęcherzyka, tego autofagolizosomu, kumulację tego białka, które reguluje powstawanie tych pęcherzyków. Natomiast białko BCL2, to antyapoptotyczne, nie zmieniło swojej lokalizacji, przez co białka te nie utworzyły kompleksu. Takie badanie możemy wykonać zarówno w komórkach natywnych, co widzieliśmy przed chwilą, jak i również przyżyciowo. Jednakże metodyka jest zupełnie inna, ponieważ w poprzednim badaniu komórki były martwe, utrwalone i tak jakby nie mogliśmy zaobserwować przyżyciowo zmian w lokalizacji tych białek. Natomiast, żeby zaobserwować przyżyciowo zmiany
czy te właśnie relokalizacje białka BCL2 czy Betlina 1, to należy wprowadzić do komórki takie etykiety dla tych białek. I w tym przypadku wprowadziliśmy, czy transfekowaliśmy komórki plazmidem, który zawierał informację, która miała spowodować wytworzenie fluorescencyjnych białek, tych konkretnych, które nas interesują, przy użyciu białka zielonej fluorescencji oraz czerwonej fluorescencji, tak aby jedno białko świeciło na zielono, drugie na czerwono. I w przypadku tego diagramu możemy zobaczyć w komórce przyżyciowo, w której doszło do indukcji autofagii, co możemy określić na przykład na podstawie występowania takich pęcherzykowatych struktur. Gdybyśmy zobaczyli w mikroskopie elektronowym ultrastrukturę takiej komórki, to zobaczylibyśmy zamknięte organella w takich pęcherzykach, co wygląda bardzo interesująco. Natomiast tutaj mamy białko Becklina 1, które świeci nam na zielono. Możemy zobaczyć właśnie taką kumulację tych białek w miejscach, gdzie znajdują się duże ilości tych pęcherzyków, tych autofagolizosomów. Natomiast białko BCL2 świecące na czerwono jest w miarę równomiernie rozłożone w całej komórce, nie tworząc kompleksu z białkiem Becklina 1. Natomiast w drugim przypadku możemy zobaczyć już proces apoptozy, a więc takie charakterystyczne ciałka apoptotyczne, właśnie wybarwione czy świecące na niebiesko dzięki zastosowaniu HEXT-u. No i przyżyciowo możemy zobaczyć, jak zmienia się lokalizacja białka zarówno Becklina 1, jak i BCL2, które łączą się ze sobą i w obrazie nałożonym możemy zobaczyć właśnie tworzenie się przyżyciowo takiego kompleksu tych dwóch białek. Dzięki czemu zaobserwowaliśmy, że w momencie, gdy zarówno w komórkach gwiaździaka anaplastycznego, czyli trzeciego stadium, jak i glejaka wielopostaciowego czwartego stadium, w momencie, gdy po zadziałaniu naszych inhibitorów, czy to w połączeniu z cytostatykiem, czy nie, apoptoza była dominującym typem śmierci, to ten kompleks był obserwowany, a więc te białka łączyły się ze sobą. Natomiast gdy tego kompleksu nie było, to dominującym typem śmierci była autofagia. To może nam dać pewien obraz tego, jakich związków czy jakich substancji powinniśmy używać w taki sposób, żeby inicjować przede wszystkim apoptozę w komórkach glejaków. Jakie wnioski, takie najważniejsze do tej pory, jakie uzyskaliśmy z naszych analiz, to przede wszystkim, że inhibitory, zarówno podane pojedynczo, jak i w skojarzonym działaniu skutecznie wprowadzały komórki glejaków na drogę zaprogramowanej śmierci, jednocześnie nie indukując zbyt wysokiego efektu nekrotycznego. Dodatkowo w komórkach tego gwiaździaka anaplastycznego trzeciego stadium kluczową rolę odgrywają szlaki P3K-akt PKB-mTOR oraz fosfolipaza C-gamma-1 PKC. Natomiast w komórkach glejaka wielopostaciowego
tego czwartego stadium. Kluczową rolę odgrywają szlaki P3K Akt PKB mTOR oraz RAS RAF MEK ERK. Dodatkowo właśnie ten kompleks białek BCL2 Beklina 1 wydaje się odgrywać kluczową rolę w przełączaniu pomiędzy apoptozą oraz autofagią, a więc może on stanowić dla nas taką wskazówkę opracowywania nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych. I dodatkowo zaobserwowaliśmy również właśnie między innymi na podstawie zmian morfologicznych komórek o wysokim potencjale migracyjnym zahamowanie tej migracji. Jakie są ogólne w ogóle wnioski, jeżeli chodzi o złośliwe nowotwory mózgu? No to przede wszystkim bardzo mocno ograniczone możliwości skutecznego leczenia tych nowotworów. Na chwilę obecną niestety, ale z racji na to, że obserwuje się bardzo wysoki stopień nawrotów tej choroby, bardzo dużą niejednorodność guza, skutecznie uniemożliwiające podawanie niektórych leków bariera krew-mózg, również silne naciekanie zdrowych tkanek, progresję, czy też tak zwaną pseudoregresję i brak takich jednoznacznych markerów, które mogłyby nam pomóc w diagnostyce tych nowotworów, no to niestety, ale na chwilę obecną ich leczenie jest bardzo trudne, w zasadzie są to choroby nieuleczalne, a stosowane metody terapii mają jedynie przedłużyć tak naprawdę życie pacjentów i poprawić komfort ich życia. Bardzo dziękuję. Oczywiście całość mojej prezentacji stanowi jedynie ułamek tak naprawdę, czy były to tylko wybrane molekularne aspekty tych nowotworów, bo gdybyśmy się chcieli zagłębić we wszystkie, to myślę, że nie starczyłoby nam dzisiejszego wieczoru. Tak więc mam nadzieję, że prezentacja była w miarę zrozumiała i dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście do dyskusji.